Tak państwa budynku, którego budowa dobiega końca, który wnoszony jest na potrzeby hospicjum w Blaszkowicach. Dzisiaj po 3 latach od rozpoczęcia budowy gromadzimy się w tym miejscu, aby cieszyć się ukończoną budową tego. Jak widania imion, nazwisk osób życzliwych, które przyczyniły się do naszych miłych chwil. W dzisiejszym dniu niech wolno mi będzie w krótkich słowach poprowadzić nas przez tę podróż, która rozpoczęła się właściwie w momencie utworzenia Kartuskiego Centrum Caritas oraz Hospicjum Domowego. Już w roku 2011, kiedy pracujący w Kartuskim Hospicjum Domowym lekarze i pielęgniarki zaczęli z pewną swoją życzliwością, zaangażowaniem, jak i też godną podziwu wrażliwością zauważać potrzeby mieszkańców naszego powiatu, zaczęły być snute marzenia dotyczące budowy domu dla tych, którzy w swoich mieszkaniach, w swoich niekiedy domach rodzinnych nie otrzymują należytej i pełnej opieki. Te marzenia przez długi czas kiełkowały w głowach osób odpowiedzialnych, także wszystkich, którzy swoją fachową wiedzą wspierali zespół Kartuskiego Hospicjum Domowego, aż do momentu, w którym w roku 2014 podpisany został list intencyjny, który rozpoczynał formalne dążenia do budowy obiektu, w którym dziś się znajdujemy, który miał zostać przeznaczony na Kartuskie Hospicjum Stacjonarne. Nie tylko i wyłącznie do osób onkologicznie chorych na ostatnim etapie ich choroby, ale również do tych, którzy wykazują się dużą niesamodzielnością, bądź też tych, którzy potrzebują opieki wytchnieniowej w ramach sprawowania opieki nad tego rodzaju osobami. Dzięki temu wprowadzamy już od 1 stycznia 2023 roku stacjonarną opiekę wytchnieniową. Hospicjum od miesiąca prowadzi już domową opiekę wytchnieniową i w ten sposób ta drabina opieki nad poszczególnymi kategoriami chorych staje się dzisiaj ciągła. W ten sposób nasza oferta i nasze usługi stanowią holistyczną formę wsparcia nad wszystkimi potrzebującymi z naszego powiatu w zakresie usług opiekuńczych i paliatywnych. Głównie od wytężonej pracy nie tylko i wyłącznie osób, które po dziś dzień pomagają księdzu Markowi Trzebowskiemu w finalizacji tego wielkiego dzieła, które rozpoczęło się w sferze ich marzeń w roku 2011, ale zależy to także od waszej obecności dzisiaj tutaj, od waszego wsparcia, zaangażowania i od tego, w jaki sposób będziemy wszyscy wspierali dalej tę inicjatywę i poszukiwali dla niej poparcia oraz, nie da się tego ukryć, finansowania u nowych źródeł. Z tą perspektywą, z tym marzeniem i z tymi zamierzeniami zostawiam państwa w waszych rozumach i w waszych sumieniach. Bardzo dziękuję. W sprawach dość krótką pamięć. Polskie społeczeństwa w wielu różnych miejscach trudno było uzyskać akceptację dla lokalizacji hospicjów. Pamiętamy sprzed lat, a ja pamiętam dokładnie z powiatu, z którego pochodzę, w powiecie pruckim, kiedy nieżyjący już ksiądz Kaczkowski rozpoczynał budowę hospicjum, jakie były tam protesty. Dzisiaj możemy powiedzieć niezrozumiałe, dlaczego protesty. Przecież jest oczywiste, że wielu ludzi w stanie terminalnym, jak ksiądz przed chwilą powiedział, ludzi, którzy najzwyczajniej ze względu na swoją chorobę, na swój stan odchodzą, potrzebują czasami ciepłej ręki, czasami albo często spowiednika, powiednika jego także duchowych problemów, czy też osoby, która doda odrobinę nadziei. Ja nie będę się wdawać, oczywiście kwestie teologiczne tutaj są lepsi specjaliści ode mnie, ale to jest niezwykle ważne dla tych osób, które nie powinny tracić nadziei. Zwłaszcza dla osób wierzących, przejście z jednego do drugiego świata powinno być
strony są też i osoby takie, które potrzebują najzwyczajniej ciepłej dłoni. Ale też, powiem to wprost, fachowej opieki na każdym etapie opieki terminalnej. Ja bardzo się cieszę w imieniu swoim, ale także moich koleżanek i kolegów z samorządu województwa, z Urzędu Marszałkowskiego, że państwo, a w szczególności ksiądz Marek, swoją determinacją, ksiądz dyrektor, doprowadził do wybudowania tego pięknego obiektu i że tutaj mieszkańcy gmin powiatu kartuskiego będą mogli... Powiat kartuski jest powiatem typowo rodzinnym. Mamy tego dowody, nawet dajmy przykład, że dla nas rodzina jest najważniejsza. My się to wyzwiewa nie tylko w tym powiecie. To jest bardzo ważne. My wszyscy wiemy, że to był wielki trud. To była determinacja właśnie księdza proboszcza doktora Marka Trybowskiego, który mimo swojej uciążliwości podjął się tego charyzmatycznego dzieła. Wszyscy wiemy, że było ciężko, było trudno. I jak pan wojewoda powiedział, ten powiat jest wyjątkowy. Ten powiat potrafi współpracować. W zasadzie nie ma tematu, który byśmy wspólnie nie mogli zrealizować. Hospicjum to było wyzwanie wielkie. Proszę Państwa, 12 milionów samorządy przez te 4 lata już wpłaciły. Więc swoje zadanie, że tak powiem, wykonały. Z tego miejsca dziękuję wszystkim burmistrzom i wójtom, moim kolegom, przyjaciołom, samorządowcom za tą determinację, za to wielkie serce. I myślę, że wszystkie inne zadania, które realizujemy, robimy często wspólnie. I to siła tego powiatu. Nie będę ukrywał, że starostowie z innych powiatów, nie tylko z województwa, ale z Polski, się pytają, jak to byście zrobili z tym hospicjum. No, pani skarbnik jest dowodem tego, jak to można zrobić, prawda? Myśmy szukali w regionalnej, jak w ogóle rozpocząć budowę z udziałem środków samorządowych. Nie środków europejskich czy rządowych, tylko środków samorządowych. I chciałem powiedzieć, że ksiądz Marek jest wyjątkowo zdeterminowany na działalność. On nie czeka, bo dzisiaj prapremiera hospicjum, ale on nie czeka na premierę. On już zaczyna działać i wziął z nas za partnera do tej opieki wytchnieniowej. I my naprawdę z wszystkich swoich sił, a rzesza osób, to dziwo wymieniona, jest bardzo wielka, zrobimy wszystko, żeby dopomóc, żeby mieszkańcy mogli wiedzieć, że mają gdzie w tych trudnych sytuacjach swoich życiowych znaleźć miejsce i to jest właśnie to miejsce hospicjum kartuskie. Panie Przewodniczący, dzisiaj na tej sali osobę, która by w jakiś sposób nie przyczyniła się do tego, co wchodząc dzisiaj zobaczyliśmy. Myślę, że w 2019 roku, jak podpisywaliśmy między sobą porozumienia, gdzie wszystkie samorządy włączyły się w realizację tego obiektu, to nikt sobie nie wyobrażał, że dzisiaj się spotka w tak daleko zaawansowanym obiekcie. I myślę, że panie wojewodo, panie marszałku, że jest to jeszcze jeden przykład, gdzie powiatowi kartuskiemu i jego mieszkańcom należy pomagać, co mówię, że nie mówię, że nie pomagacie, pomagacie, bo my po prostu umiemy się zjednoczyć i umiemy pomnażać te pieniądze. Nie my dla siebie to robimy, zresztą nie też dla was. Robimy to dla tych, przez których zostaliśmy wybrani i realizujemy ich oczekiwania i chcemy to robić jak najlepiej. Ja też tutaj nisko, do 40 cm możemy tutaj łóżko opuścić, co pozwoli też łatwe stawanie pacjentom. Tak jest siedzącą, zademonstruję. Teraz w tej pozycji pacjent praktycznie może siedzieć, też to ułatwia też czy jakieś zabiegi po bieraniu krwi, no i tego typu podobne. Mamy tutaj też